Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Wszyscy kojarzymy Frankensteina, co nie? To ten straszny potwór poszywany z różnych kawałków zwłok i powołany do życia przez szalonego naukowca, prawda? Nieprawda. I dzisiaj opowiemy Wam, na czym faktycznie polegała powieść stworzona przez Mary Shelley, którą wielu znawców uważa za pierwszą w dziejach powieść z gatunku science fiction, którą później w swoim stylu bardzo spłyciło Hollywood. Ale to nie koniec, bo nie bez powodu jesteśmy dzisiaj w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym Śląsku, gdzie ta opowieść mogła mieć swoje źródła już setki lat temu. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Skoro w takim razie opisany w książce Frankenstein nie był potworem, to kim? Twórcą owego potwora. Filozof, naukowiec, dokładnie nazywał się Wiktor Frankenstein, a jak już jesteśmy przy dokładnym nazywaniu, to książka, o której dziś sporo będziemy mówić, w oryginale nosi tytuł Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz. I umówmy się co do jeszcze jednej kwestii. Jeżeli w najbliższym czasie nie zaznaczę, że teraz będziemy mówić o faktach, to znaczy, że opowiadamy sobie fabułę książki, ok? Żeby ktoś nie pomyślał przypadkiem, że rzeczy opisane przez Mary Shelley działy się naprawdę. A zatem Wiktor Frankenstein, filozof, naukowiec, żył w wieku XVIII i miał dość nietypową zajawkę. Jedni grają w piłkę, inni robią zdjęcia, jeszcze inni grają na akordeonie. Natomiast Wiktor marzył o przezwyciężeniu śmierci, wskrzeszając zwłoki zawinięte z cmentarza. Nie poprzestał jednak na marzeniach. Wreszcie mu się udało trupa reaktywować za pomocą błyskawic. No nie, to już późniejszy wymysł filmowców. W samej książce nie jest dokładnie opisane, jak Frankenstein powołał trupa do życia, jednak nie miało to być życie lekkie. To, co Frankenstein powołał do życia, nie było zbyt piękne. No to był zombiak, żywy trup i wszyscy, włącznie z twórcą, wydawali się dostrzegać tylko tę obleśną fizyczną stronę, a nikt nie zwracał uwagi na to, że potwór był całkiem inteligentny, nieagresywny i miał sporo ludzkich odruchów, na przykład chęć przebywania w grupie, no ale nikt go w swoim towarzystwie nie chciał, włącznie z samym Frankensteinem, który od pewnego momentu się na niego wypiął. To też potwór zaczął się włóczyć po świecie. Nie trwało to jednak długo, bo jak śpiewał Rysiek, samotność to taka straszna trwoga, że w pewnym momencie potwór wrócił do swojego stwórcy i poprosił go, żeby powołał mu do życia partnerkę. Wtedy będzie szczęśliwy. Frankenstein na początku się zgodził, narobił swojej kreacji nadziei, a potem zastanowił się i stwierdził, że nie, jednak nie. No i się potwór epicko wściekł. Stwierdził, że jak on nie może mieć kogoś do kochania, to Frankenstein też nie będzie miał i zabił Wiktorowi narzeczoną, a potem jeszcze kolegę dla wzmocnienia przekazu, po czym uciekł. Wściekły naukowiec zawzięcie ścigał swojego potwora i w końcu go dopadł w okolicach koła podbiegunowego, jednak go nie zabił, bo nie zdążył. Potwór zabił się sam, a sam Frankenstein też niedługo później umarł. Jak więc widzicie, jest tutaj trochę elementów grozy, jednak Mary Shelley postawiła przede wszystkim na inne kwestie. Na etykę, moralność, filozofię, głębokie tematy, które po jakimś czasie Hollywood postanowiło, no, delikatnie rzecz ujmując, olać, uznać za nie aż tak istotne, bo to dopiero filmowcy stworzyli ten znany nam dzisiaj powszechnie obraz potwora Frankensteina jako praktycznie bezmyślnego, żywego trupa powołanego do życia piorunochronem. To oni dopiero postawili zdecydowanie mocniejszy akcent na przerażenie. Skoro fabułę książki mamy już ogarniętą, to teraz przejdźmy do faktów i powiedzmy sobie co nieco o autorce, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia. Mary Shelley, urodzona w 1797 roku, była nie tylko autorką jak nie pierwszej, to jednej z pierwszych powieści science fiction, ale też jak nie pierwszą, to jedną z pierwszych gotek. Zanim jednak do tego przejdziemy, to warto też wspomnieć o tym, że pisanie miała, można powiedzieć, zapisane w genach, bo jej ojciec był filozofem, publicystą,
publicystą. Matka natomiast też była publicystką, pisarką. Mało tego, była też jedną z pierwszych feministek w dziejach. Dużo Mary rozmawiała z mamą o ideach feminizmu? Nie, w zasadzie to ani razu, bo kobieta zmarła zaraz po urodzeniu córki i Mary wychowywała się w dość toksycznym klimacie, bo fakt, ojciec bardzo córkę kochał i nie żałował na jej edukację czy przyjemności, natomiast macocha, którą sobie przygruchał, dość potężnie jej nie trawiła i niewykluczone, że właśnie z racji tego topornego klimatu Mary zaczęła się robić coraz bardziej mroczna w serduszku. Ale bym se 13 stoleci posłuchała, a to jeszcze z 200 lat. Jej specyficzny charakter wielu odstraszał, ale znaleźli się i tacy, których to oczywiście pociągało, w tym poznany w 1814 roku Percy Shelley. Para miała się podobno spotykać, a jakże, na cmentarzu, ale to nie wszystko. Nie tylko się tam mieli spotykać, bo według legendy podobno Mary straciła właśnie tam dziewictwo i to kopulując na grobie swojej matki. Co swoją drogą jest najbardziej gotowską rzeczą, jaką sobie jestem w stanie wyobrazić. Niemniej jednak plotka o nietypowej parze zaczęła się po okolicy szybko roznosić, no i lokalsi zaczęli dawać do zrozumienia, że sobie ich towarzystwa nie życzą, to też wyjechali do Genewy. Stolica Szwajcarii była na początku XIX wieku miejscem bardzo modnym wśród skandalistów i literatów, a często to przecież było jedno i to samo. Mary i Percy szybko zaziomkowali się z samym George'em Byronem, który też musiał tam uciekać w wyniku skandalu małżeńskiego. Skumplowali się też jeszcze z kilkoma innymi literatami i razem stworzyli taką paczkę przyjaciół, która na przykład lubiła sobie opowiadać wieczorami historie pełne grozy, bo wszyscy byli trochę w sercu mroczni. Szczególnie sprzyjający klimat do takich opowieści był pewnie w 1816, w tak zwanym roku bez lata. Czemu się tak nazywał? Bo wybuch wulkanu w Indonezji skutecznie spierniczył w tym roku pogodę na globalną skalę. Właśnie w tym okresie Byron miał zaproponować swojej literackiej ekipie, jak to się dzisiaj mówi, challenge, który miał polegać na tym, że każdy napisze powieść grozy i się zobaczy, kto napisał najlepszą. Kogo uznano za zwycięzcę, nie wiemy, natomiast mocnych kandydatów do tego miana była przynajmniej dwójka. John Polidori, który wtedy napisał szkic do powieści, która później podbiła świat jako wampir, no i oczywiście Mary, która przy tej okazji trzasnęła szkic do historii o Frankensteinie i jego potworze. Dopieszczoną wersję wydała 2 lata później i podbiła nią świat, tylko co do cholery, z tym wszystkim mają wspólnego Ząbkowice Śląskie. Przede wszystkim miejsce, w którym dziś jesteśmy, nazywa się Ząbkowice Śląskie dopiero od 1946 roku. Wcześniej, po oderwaniu się od polskich ziem w średniowieczu, było związane najpierw z Czechami, potem z Niemcami i nazywało się, a jakże, Frankenstein. To jednak nie koniec, bo swojego czasu działy się tutaj akcje rodem z powieści grozy. Przeskoczmy sobie do roku 1606, kiedy umierało tu całkiem sporo ludzi, a później wybuchła afera. Afera grabarzy. W tymże 1606 roku hulała po okolicy epidemia. Najpewniej dżumy, która wyrżnąć mogła nawet 1/3 mieszkańców. Także żniwo dość spore, a że wiedza o medycynie była wtedy mizerna, no to winnych zaczęto szukać nie wśród mikrobów, a wśród ludzi. Padło na grabarzy, bez wyraźnego powodu. Zawiązano specjalną komisję, która miała orzec, czy 8 lokalnych grabarzy ma coś wspólnego z masowym umieraniem mieszkańców. O dziwo, w tej komisji mieli zasiadać całkiem ogarnięci ludzie. Większość z nich była bowiem przekonana, że to wszystko wymysły lokalnych foliarzy i niedługo z braku dowodów będzie można komisję po prostu rozwiązać. A tu klops, bo w czasie rewizji domu jednego z grabarzy znaleziono tajemniczy proszek rzekomo z trupa. Co to naprawdę było, nigdy się nie dowiemy, ale lokalsi swoje wiedzieli i zaczęło się śledztwo, albo nazywając rzeczy po imieniu, tortury, bo już wtedy przesłuchiwani ludzie bardzo szybko wyśpiewywali to, co akurat śledczy chcieli usłyszeć. Szefie, a te nasze metody to nie za brutalne? Nie brutalne, tylko nawiązujące do wielowiekowej tradycji. Od razu lepiej, co?
Tak też było tym razem. Grabarze przyznali się nie tylko do tego, że faktycznie robili proszek z trupów, ale też mieli opisać, jak go wykorzystywali. Mieli go albo rozrzucać w okolicy domu, albo smarować nim klamki lub progi i w ten sposób powodować szybki zgon w męczarniach owego domu mieszkańców. Ale to nie wszystko, bo szybko zaczęły się też kolejne szokujące wyznania. Grabarze mieli się przyznać do okradania i bezczeszczenia zwłok. Na przykład mieli wycinać martwym kobietom w ciąży z brzuchów martwe płody i zjadać serca tychże płodów. Mało tego, później zaczęły się kolejne wyznania, w których grabarze przyznawali się do okradania świątyń, a jeden z nich to nawet się przyznał, że w kościele zgwałcił młodą dziewczynę. Czy tak faktycznie było, czy może jednak to były wyznania wymuszone na torturach przez zdesperowanych ludzi? No ja zdecydowanie uważam, że opcja numer dwa, ale jeżeli ktoś ma ochotę wierzyć, że to wszystko prawda, no to kimże ja jestem, żeby bronić? Po przedstawieniu dowodów proces poszedł już szybko i 20 września 1606 roku wszystkich grabarzy, w tym dwie kobiety, skazano na śmierć. Dość widowiskową, zakładając, że oczywiście ktoś lubi nienormalne widowiska. Na początku wszystkich troszeczkę poszarpano rozgrzanymi szczypcami i w przypadku pięciorga uznano, że tyle męczarni wystarczy i wysłano ich na stos. Natomiast bardziej pomęczyć się miało trzech grabarzy. Starszemu grabarzowi i jego asystentowi dodatkowo ucięto prawe dłonie, a domniemanemu grabarzowi gwałcicielowi jeszcze urwano szczypcami sisiora. Dopiero potem podpalono pod nimi stosy. Brzmi jak gruby temat. Czy mówiono o tym w okolicy? Jak najbardziej, ale nie tylko w okolicy, bo sytuację opisały naprawdę poczytne gazety w Lipsku i Augsburgu. I najprawdopodobniej właśnie do tych artykułów po latach dotarł znany wam już John Polidori, ten od wampira, genewski kumpel Mary. On miał taką pasję, że uwielbiał godzinami przesiadywać w bibliotekach i wyciągać takie smaczki ze starych dokumentów, z artykułów prasowych. Gdybym ja miał ekipę, z którą opowiadamy sobie wieczorami historie pełne grozy i coś takiego bym odgrzebał, no to oczywiście, żebym coś takiego opowiedział. Rozumiem, że niektórzy może sobie teraz pomyśleli, że przecież afera grabarzy nic nie ma wspólnego z historią o Frankensteinie, poza oczywiście nazwą miejscowości. Ale jak się temu dokładniej przyjrzymy, to już nie do końca. Przecież grabarze mieli swój trup i proszek preparować ze zwłok zawiniętych z cmentarza. Tak jak Wiktor Frankenstein miał zwłoki do swoich eksperymentów z cmentarza zawinąć. Poza tym nie mówimy tutaj o odgrzaniu faktów, a o inspiracji, a kreatywnej osobie, jaką Mary zdecydowanie była. Czasem wystarczy bardzo niewiele, żeby na takiej podstawie zbudować całkiem nową, a w tym przypadku to wręcz nowatorską historię. Oczywiście nie możemy też wykluczyć, że źródło inspiracji było inne. Na przykład losy Dipela, alchemika, który miał eksperymentować z miksturami wskrzeszającymi robionymi ze zwłok i działał na zamku Frankenstein, która to nazwa pochodzić ma od dwóch słów, od zbitki dwóch słów. Franken i Stein, czyli frankijski kamień, skała Franków. Inspiracją mogły też być na przykład sny autorki. No i jest jeszcze jedna opcja. Bardzo możliwe jest też, że inspiracje się na siebie nałożyły i zostały jeszcze odpowiednio podkręcone przez specyficzny klimat tamtych lat, bo w owych czasach eksperymenty na trupach były po prostu modne. Na przykład mięśnie martwych żab smagano prądem tak, żeby się ruszały. Jakby jednak nie było, Mary stworzyła ogromny przebój, w którego tytule czai się dawna nazwa Ząbkowic Śląskich. Co na to mieszkańcy? Czy ich to denerwuje? Wręcz przeciwnie. Szczycą się tym, stworzyli mroczne laboratorium Frankensteina, w którym nie tylko poznacie losy bohaterów książki, ale też będziecie mogli stworzyć jej dalszą część. To oczywiście nie jedyna atrakcja, jest też bardzo klimatyczny zamek czy krzywa wieża. Nie tylko elegancki punkt widokowy, ale też miejsce, które pozwoli nam łatwiej zrozumieć, przez co mogli przechodzić torturowani grabarze, bo jest tam loch głodowy i wystawa narzędzi tortur. Generalnie ekstra tu jest i to nie tylko po zmroku i w ponure jesienne wieczory. O każdej porze roku każdy znajdzie tutaj przeróżne atrakcje dla siebie, nie tylko fani mrocznych klimatów. Zresztą przekonajcie się sami. Zapraszamy was serdecznie do Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku, a my widzimy się niedługo.